W materiale występują spoilery. Jeśli nie widzieliście omawianego odcinka, czujcie się ostrzeżeni. W swoim filmie nie odnoszę się do przyszłych wydarzeń z mangi. Zapraszam do oglądania. Takiej dawki akcji w Solo Leveling chyba jeszcze nie było. Calutki odcinek upłynął nam pod znakiem starć. I to starć najwyższej próby. Potyczka Sunga z hordą rycerzy zawiesiła poprzeczkę całkiem wysoko. Pojedynek z Ygrisem, rycerzem znanym z openingu, wypadł jeszcze lepiej. To zasługa kilku różnych czynników, jak na przykład designu Ygrisa. Jest on doskonały. Intensywnie czerwony kolor zgrabnej zbroi robi wrażenie oraz wzbudza niepokój. Potęgują go złowrogie jasne oczy, długa majestatyczna kita oraz ogromny miecz. Krótko mówiąc, nic dodać, nic ująć. Projekt bohatera wzbudził we mnie także miłe wspomnienia o zbroi Gutsa, rycerzach ze wspaniałych fanartów, na które natrafiłem, czy postaciach z Disciples 2 lub Heroes 4. Wygląd Ygrisa dowodzi, iż inspiracja klasyką popłaca, a kombinowanie i przysłowiowe wymyślanie prochu jest często zbyteczne. Drugim z czynników, który wyniósł walkę na tak wysoki poziom, jest strona realizacyjna. Twórcy ewidentnie chcieli wywrzeć na nas wrażenie, sprawić, że szczęki pospadają nam na podłogę, a z kolan wylecą jabłka. I zadania się wywiązali. Kamera pracuje aż miło. Ujęcia zmieniają się z prędkością światła. Różnorodność oraz moc ataków robią wrażenie, zaś wszystkie chwile, gdy Ygris przyspiesza, by następnie zwolnić, dopadając Sunga, to zdoba całej walki i maciupeńkie dzieło sztuki. Nie obyło się również bez elektryzujących zdarzeń oraz niespodzianek. Gdy rycerz podniósł miecz na nieprzytomnego Jin Wo, byłem pewien, iż nie zada ciosu, doceniając w ten sposób wartość przeciwnika. Ygris na Sunga się jednak zamierzył, co stanowiło pierwszy krok ku jego przegranej. Ostatecznie zwycięstwo łowcy chyba nikogo nie dziwi. Z końcowym losem czerwonego rycerza sprawa ma się jednak chyba nieco inaczej. Osobiście byłem niemal przekonany o nieśmiertelności Ygrisa. Bohater emanował zbyt potężną mocą, by od tak przegrać. Zakładałem, że przeciwnik Jin Wo z własnej woli zakończy także całe starcie. Takie rozwiązanie byłoby oryginalne oraz pasowało do rycerskiej stylistyki. Dzięki niemu Ygris zdobyłby także wielu fanów. Ciekawe też, jak uczynek bohatera przyjąłby Sung. Zaakceptował ze zrozumieniem, a może dążył do rozlewu krwi. Teoretycznie bohater z mieczem może jeszcze wrócić do gry. Mangaccy i manhuacy potrafią przecież zaskakiwać. Obawiam się, że Ygris śpi już jednak z rybkami, czego będę trochę żałować. Moim zdaniem bohater mógł zaznaczyć swoją wyjątkowość w znacznie większym stopniu. Mimo tego starcie wciąż stoi na fantastycznym poziomie. Potyczka Jin Wo i Kanga robiła wielkie wrażenie. Walka z epizodu 11, wspomniany pojedynek, jeszcze przewyższa. Następny odcinek z akcji z pewnością nie zrezygnuje, przynajmniej w jego początkowej fazie. Sung będzie odpierał ataki rycerzy, niczym Neo walczący z agentami. Czy łowca zdoła zwyciężyć, a może po raz pierwszy zostanie zmuszony się poddać? Czy jakimś cudem Ygris powróci jeszcze do gry? O tym wszystkim dowiemy się z ostatniego odcinka premierowej odsłony SL. Niewykluczone, iż rzucimy również okiem na Wyspę Mrówek. Choi, Hae-in oraz kilku innych łowców z gildii Białego Tygrysa postanowiło stawić czoła potworom. Oddział Yong-ina jest z pewnością zbyt okrojony, aby wyeliminować wszystkich mieszkańców wyspy. Szeregi mrówek mogą zostać jednak mocno przetrzebione. Finałowy odcinek SL
Powinien koncentrować zatem uwagę nie tylko na Sungu. I takie rozwiązanie bardzo mi odpowiada.